termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Kościerzyna. Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach prac została wykonana termomodernizacja ścian, docieplenie elewacji, docieplenie dachu budynku. Ponadto wymieniono część starych okien i drzwi i wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Wykonawcą robót była firma TUG z Dach ze Starogardu Gdańskiego. Wartość umowna realizowanej inwestycji niespełna 240 tysięcy złotych i zadanie było współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach inwestycji budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Miodowej, Długiej prowadzone są roboty drogowe obejmujące rozbiórkę nawierzchni chodników oraz krawężników. Już są też wykonywane nowe krawężniki, zabruki chodników, ponadto roboty branży sanitarnej. Remont kanalizacji sanitarnej na ulicy 8 Marca, rozbudowa kanalizacji deszczowej również w ulicy 8 Marca. Ponadto na ulicy Kupieckiej wykonano już roboty drogowe, przygotowawcze, ziemne, koryto drogi i na tym odcinku też prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny. Termin umowny zakończenia inwestycji październik 2013 roku. Zadanie dofinansowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.